kłaniam się nisko. Stertę dokumentów przyniósł ze sobą Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, ale jest i on. Przygotowałem się na odpytanie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Pan się przygotował na odpytanie, a Janusz Korwin-Mikke na odpalenie protokołu 1%. Chyba za dobrze wam idzie, bo Janusz Korwin-Mikke postanowił pozbyć się głosów kobiet. Oznajmił bowiem, że kobiety nie powinny głosować w wyborach. Jeśli dajemy kobietom prawo głosu, to nastąpi rozpad rodziny, mówi Janusz Korwin-Mikke. I jeżeli my mężczyźni chcemy sobie kogoś wybrać, to nasza sprawa, to my mamy decydować, a nie kobiety. No to pytanie, o co mu chodzi i czy to jest stanowisko całej Konfederacji, czy tylko jego? Ja zachęcam RMF, jeżeli chce porozmawiać z panem Januszem, żeby go zaprosić do studia. Ale jest liderem tej partii, a to jest jedynka na liście pod Warszawą. Nie jest liderem. Jest liderem. Jednym z kandydatów na posłów. Są ludzie, którzy kochają go za publicystyczny temperament. Są ci, którzy go nienawidzą. Ja uważam, że te wypowiedzi to takie prowokacyjki dziennikarskie, które mają przełamać jego nieobecność medialną. Natomiast w kampanii my się zajmujemy poważnymi tematami i to nie jest w ogóle te komentarze. Poważny temat. Te komentarze to nie jest w ogóle część naszej kampanii wyborczej ani programu, tak? To zostawmy w takim razie. Rozumiem, że to ekstrawagancja Janusza Korwin-Mikkego. Myślę, że już wszystkich przyzwyczaił przez 30 lat do swoich ekstrawagancji. A pańską żonę, która jest dwójką na liście w tym samym okręgu również? Można głosować właśnie na moją żonę, jeżeli komuś się te ekstrawagancje nie podobają, tak? Mm-hmm. To jest propozycja. Numer 2 na liście Karina Bosak, liście pod Warszawą, liście Konfederacji. No dobrze, pytam o te kobiety, bo tak sprawdziliśmy, tylko jedna pani jest na pierwszym miejscu na 41 okręgów wyborczych. Rzecznik Konfederacji Anna Bryłka. Tak. 7 jest na miejscu drugim, 4 na miejscu trzecim, a tak to sami faceci. Nie lubicie kobiet? Czy kobiety was nie lubią? Jak to jest? Potrzebujemy więcej kobiet z temperamentem przywódczym, które będą chciały odgrywać rolę liderów. W tej kadencji Sejmu, jak widać wokół nas, tych kobiet z taką siłą przebicia jeszcze tyle nie było. Natomiast mamy już dużo świetnych kobiet, które też kandydują do Senatu albo kandydują do Sejmu z dalszych miejsc na listach. Także proszę wybierać mądrze. Apel do wszystkich naszych sympatyków i nie głosować wyłącznie na jedynki. Ja sam kandyduję akurat z pierwszego miejsca, natomiast uważam, że... Nie głosujcie na jedynki, uważam, ale że... znajdziecie nie, uważam, że po prostu wartościowi ludzie niedocenieni medialnie często są na dalszych miejscach. I po prostu dobrze jest znaleźć swojego faworyta, który odzwierciedla czy to poglądy, czy oczekiwania. To bezsprzecznie dobrze jest znaleźć to swojego... To dotyczy każdej listy, to tak na chciałem powiedzieć, dobrze jest znaleźć, proszę państwa, swojego faworyta. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Większość wyborców głosuje jednak na jedynki, co jest też wyrazem tego, że wchodzimy w ten dzień wyborczy, często słabo poinformowani o tym, kto faktycznie jest na listach. Panie pośle, ale jak już wygracie te wybory, to czy geje będą mogli być nauczycielami? Ach, wiedziałem, że pan redaktor... Ale nie wiem dlaczego. Ja bym o to nie pytał, ale... bieżące sprawy, kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich. O to będę pana pytał. Natomiast Witold Tumanowicz mówi wprost. Po dojściu ruchu narodowego do władzy... Proszę nie sugerować słuchaczom, że to jest wypowiedź... To jest cytat. Ja to widziałem na filmie. Wypowiedź sprzed 10 lat. To jest cytat z Witolda Tumanowicza. To moja odpowiedź od razu dla słuchaczy. A pan pozwoli, że może zadam pytanie. Witold Tumanowicz powiedział, po odejściu ruchu narodowego do władzy będziemy rejestrować nie tylko związki, ale też pojedynczych pedałów, by żaden z nich nie miał prawa wychowywać dziecka, nie miał prawa być nauczycielem w szkole, nie miał prawa zbliżyć się nawet do żadnego dziecka. Tak będziemy ich rejestrować. Jeżeli jedynka na liście Konfederacji mówi takie rzeczy, to ja tylko chcę się dowiedzieć. Będziecie ich rejestrować, czy nie będziecie? Geje będą mogli być nauczycielami w szkołach, czy nie będą mogli? To wiem, że to tak nie brzmi, ale to było szyderstwo z idei lewicowych rejestracji związków partnerskich, to znaczy rejestrowania osób. Najpierw pan mówił, że on w ogóle tego nie powiedział, później mówi, że to szyderstwo. Proszę obejrzeć sobie ten filmik, wtedy tak, przekona się pan, że nie wyglądało natomiast, to na natomiast szyderstwo. Natomiast w mojej ocenie, żeby była jasna wypowiedź, niepotrzebna, głupia, niemądra, sprzed wielu lat i... 4 lata jesteśmy w Sejmie, nikt Panie tego pośle, typu wypowiedzi nie miał. Wypowiedź tak? Niepotrzebna, głupia, niemądra, kropka, zostawmy to w takim razie. Pytanie bardzo ważne, o program również, to jest pytanie o prywatyzację spółek strategicznych. Orlen, KGHM, LOT. Nie postulujemy prywatyzacji spółek strategicznych. Okej, okay. One powinny pozostać państwowe. Postulujemy lepszą kontrolę Skarbu Państwa nad nimi niż obecnie. Każdy postuluje, żeby tam nie było partyjnych nominatów, a jak wy zrobicie to, żeby tam nie ja było... Ja tego nie powiedziałem, ja powiedziałem o lepszej kontroli. W tej chwili kontroli nie ma żadnej, to znaczy komisja odpowiedzialna za te rzeczy w Sejmie nie ma żadnych informacji z wewnątrz spółek, chyba że dostaje je jakimiś przeciekami. W tej chwili mamy kontrolę wyłącznie w zakresie zatrudnienia kadr partyjnych, kadr partii rządzącej i kontrolę pieniędzy wychodzących z fundacyjek powoływanych przez te spółki, niezależnie czy to będzie jedna duża fundacja, jak tak zwana Polska Fundacja Narodowa, czy fundacje indywidualne.
To są duże pieniądze. Nie, nie, chodzi mi o to, że niewielką macie kontrolę. Ja właśnie tego nie lekceważę, wręcz przeciwnie. I to złodziejstwo trzeba uciąć. I między innymi dlatego jesteśmy prawdziwą opozycją wobec tego rządu i chcemy, żeby ten standard rządzenia się zmienił. Standard rządzenia się zmieni, jak wygracie wybory, mówi Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. A mam pytanie, weźmie pan udział w referendum, które będzie w dniu wyborów? Oczywiście, głosuję we wszystkich wyborach i referendach z zasady. W tym referendum Bronisława Komorowskiego też pan wziął udział? Wydaje mi się, że tak, ale już nie pamiętam, tak dawno to było. Nikt nie pamięta pytań. Tylko to w kategoriach obowiązku obywatelskiego. Wydaje mi się, że podchodzenie do każdych wyborów i każdego referendum osobno i dokonywanie jakichś indywidualnych ocen jest dosyć męczące. Więc pan weźmie udział w referendum. Co do zasady, dobra, idę, głosuję i wybieram większe dobro albo mniejsze zło, zależnie od możliwości. No dobrze. Domagał się pan od rozmowy na tematy ukraińskie. To i ten temat... Wydaje mi się, że mamy kryzys. Ja się nie domagam. Pan redaktor prowadzi rozmowę, natomiast wydaje mi się, że mamy kryzys. To spróbujmy odpowiedzieć krok dalej. Nie odpowiedzieć, co było, co i co jest, tylko co będzie. Jak Polska powinna odpowiedzieć na to, co się dzieje po stronie ukraińskiej, na słowa Wołodymyra Zełenskiego, no i na te zapowiedzi, że to w takim razie my, Ukraina, pozwiemy Polskę dlaczego, że oni nas tam pozywają? Do Światowej Organizacji, Organizacji Handlu. Tak, handlu. I za to, że utrzymujemy cła, podczas gdy Ukraina sama utrzymuje cła na nasze produkty. Że my, Słowacja i Węgry wprowadziliśmy embargo właściwie na zboże. Dobrze. Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia, do tego grona dołączyła także Chorwacja. Dołącza Bułgarię na olej. Tak. Regulacje korzystne do swoich gospodarek i pomaganie Ukrainie nie może doprowadzić do zrujnowania naszych własnych gospodarek. A w takiej sytuacji ustawił nas rząd PiSu. Przypomnijmy, że to rząd PiSu, ale także Platforma, Lewica i PSL, oni wszyscy adwokatowali za bezwarunkowym otworzeniem polskiego rynku na produkty z Ukrainy. Im się to udało i dopiero po roku się opamiętali, że to niszczy polską gospodarkę rolną. Dlatego wprowadzenie tego embarga jest oczywiste i strona ukraińska nie potrafi tego zrozumieć. To jest naprawdę wyrazem jakiegoś arogancji niebywałej lub jakiegoś ciężkiego zaćmienia umysłowego po tamtej stronie. My uważamy, że ta polityka wobec Ukrainy jest nieumiarkowana. Co dalej? My postulujemy w pierwszej kolejności umiarkowanie w polityce wobec Ukrainy Ukraińców. To znaczy na przykład obcięcie tego socjalu dla wszystkich z paszportami ukraińskimi. Przypomnę, że byliśmy jedyną partią, która w Sejmie nie głosowała za tym. Czyli 500+, 800+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy, kredyty 2% dla obywateli Ukrainy. Wszystko, co się da, 300 milionów miesięcznie kosztów obsługi ochrony zdrowia dla osób, które nigdy w Polsce składek nie płaciły. To są rzeczy niebywałe, które natychmiast powinny zostać zatrzymane. Powinniśmy obciąć im wszystkie socjalne dotacje. Całą politykę socjalną kierowaną do obywateli innych państw niż państwo polskie i osób, które nigdy nie starały się tu o prawo pobytu, nigdy nie dostały wizy. Mamy aferę wizową. Tymczasem rząd bez żadnych wiz obdarzył wszystkich z paszportem obcym, przywilejami Polaków. I to trzeba zmienić. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Będzie jeszcze parę innych pytań. O prawo do posiadania broni, o karę śmierci, o wszystkim zdążymy porozmawiać, ale w internecie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Jeśli czuje się pan nieusatysfakcjonowany tym, że za mało Ukrainie i chciałby pan dokończyć myśl, to bardzo proszę. No mamy kilka pól polityki wobec Ukrainy. Jedno to jest pole polityki wobec samych Ukraińców w Polsce. Ona jest nieumiarkowana. Rząd PiSu przedstawił najhojniejszą ofertę ze wszystkich państw na świecie. Leszek Miller mówi, że może byśmy tak zrobili przegląd, remont pasa startowego na lotnisku w Jasionce. To jest to lotnisko, które obsługuje transporty broni na Ukrainę. Na konferencji prasowej przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych postulowaliśmy, że jeżeli Ukraina nie wycofa się ze swoich gróźb, no to żebyśmy wstrzymali po prostu ruch graniczny dla tego wsparcia. Również dostawy broni. Tak. Czyli zablokować Ukrainę. No, Ukraina może się odblokować. Wystarczy, że po prostu przestanie działać agresywnie wobec Polski. Czyli Ukraina nie powinna nas pozywać do WTO, bo jeśli nas pozwie, to my zablokujemy. Nie Ukraina pytam, może zrobić, co chce. Tak, natomiast w tej chwili cała ta seria zapowiedzi konfrontacyjnych, oskarżanie Polski o to, że jesteśmy państwem, które w jakiś sposób działa na korzyść Rosji. Zapowiedź pozwania do WTO, zapowiedź ustanowienia ceł odwetowych. Blokada ekshumacji wołyńskich, panie redaktorze. Powinno być to odblokowane. Mamy żadnego gestu dobrej woli. Przyjaźń, którą rozwijały wszystkie partie poza nami z klasą ukraińską polityczną, okazała się jakimś pozorem, jakimś mirażem. Przypomnę,
przypomnę, że byliśmy jedyną partią, która nie jeździła na Majdan i nie poklepywała się po plecach z tym oligarchicznym systemem ukraińskim. Dobrze, dobrze. Tylko chcę tę myśl pańską rzuconą dokończyć, doprecyzować. Rozumiem, że jeśli Ukraina na przykład nie wycofa skargi do WTO, to Polska powinna zablokować granicę z Ukrainą, tak? Dla wsparcia strategicznego. Dla wsparcia strategicznego, bo handel musi kwitnąć, obywatele powinni... Co znaczy dla wsparcia strategicznego, czyli przestać wysyłać dostawy im broń. Paliwa, dostawy broni. Jeżeli potrzebują dalej dostaw paliwa, dostaw broni, no to chyba mogą uwzględnić nasze postulaty. Chyba trzeba zacząć rozmawiać z tym państwem bardziej asertywnie, bo najwyraźniej PiS, Platforma, PSL i Lewica mają z tym ogromny problem. Dobrze, pan obiecuje, że będzie bardzo asertywny. Rozumiem, że mogę przejść do innych pytań, panie pośle, bo bardzo bym chciał się dowiedzieć... Grzegorz Braun, ale nie żaden cytat z Grzegorza Brauna, tu ich może być 600, wiadomo, Grzegorz Braun to taki drugi Janusz Korwin-Mikke, on też jest publicystą i też ma swoje prawa, jak rozumiem. On chce, żeby każdy Polak miał prawo do broni, rozumiane tak, że właściwie przy minimalnych, by wręcz nie powiedzieć żadnych, formalnościach można było pójść do sklepu, kupić sobie broń, zarejestrować ją być może i posiadać w domu. Czy to jest element programu Konfederacji, czy nie? Nie wiem, skąd ma pan te informacje. My takiego projektu ustawy nie przedstawiliśmy. Nie, to w waszym programie jest co innego. Nasi posłowie powołali Parlamentarny Zespół do Spraw Kultury Posiadania Broni. W tym zespole odbyły się debaty ze środowiskiem strzeleckim. Mamy w Sejmie ze 3 projekty ustaw w tej sprawie. Żaden nie idzie tak daleko, jak pan redaktor to zarysował. I nie jest to postulatem środowisk strzeleckich, ani proobronnych, to jak powinno, żeby wprowadzić liberalizację w takim modelu, jak pan redaktor mówi. To jak powinno to wyglądać? Jak wygra Konfederacja, to jak będzie? My jesteśmy za czymś, co można by nazwać wariantem czeskim, to znaczy uproszczeniem przepisów do poziomu minimalnego wymaganego w tej chwili przez dyrektywy unijne. Okay. Możemy ujednolicić prawa, na bazie których posiada się broń, możemy zmniejszyć uznaniowość działania policji, możemy w ogóle poza policję wyprowadzić kwestię pozwoleń. Panie pośle, policja powinna się zajmować tymi, którzy łamią prawo, a nie tymi, którzy wzmacniają obronność kraju i się szkolą. Panie pośle, a pan posiada broń? W tej chwili nie posiadam. A chce pan mieć? Owszem. Owszem, czy pan się będzie starał o pozwolenie na broń? Tak. Dobrze, Krzysztof Bosak będzie miał broń i uważajcie. Powszechna służba wojskowa to jeden z tematów, który się pojawia nie w waszym programie, tak w ogóle, to jest pytanie, czy powinniśmy w związku z tym, co się dzieje, albo może bez związku, tak po prostu wprowadzić 2-letnią albo roczną, nieważne, obowiązkową służbę wojskową. Na obecnym etapie, kiedy MON jest kompletnie nieprzygotowany do szkolenia ludzi w skali masowej, jesteśmy zwolennikami przeszkoleń dobrowolnych i podniesienia jakości szkoleń dla rezerwistów. Kiedy MON podniesie swoje możliwości szkoleniowe, to znaczy zostaną zmodernizowane obiekty, będzie odpowiednia kadra, będą odpowiednie programy aktualne, a nie z PRL i będzie odpowiednia kultura, która będzie gwarantowała to, że takie szkolenia mają właściwy poziom, będziemy mogli rozmawiać o tym, czy wprowadzać jakiekolwiek w tym zakresie obowiązki. Dobrze, w tej chwili jesteśmy to... zwolennikami rozwinięcia nowoczesnego, odpowiadającego XXI wiekowi programu przeszkoleń dobrowolnych, których niestety nie ma. No oraz nie, są szkolenia. Przepraszam bardzo. Nie ma są odpowiadających XXI wiekowi w obronności przeszkoleń dobrowolnych. Jeżeli pan redaktor, albo ja, albo jakiś student chciałby się przeszkolić, Jestem stary jak węgiel, już nie mogę. Powinno być to dla wszystkich. To nie ma w tej chwili takiej możliwości, nie było jej też wcześniej. PiS przez 8 lat w tych sprawach nie robił nic, ale... a w tej chwili część szkoleń dla rezerwy wygląda jak żart i należy natychmiast zrobić, żeby to wyglądało poważnie. To krótkie pytanie. Znaczy pytanie i krótka odpowiedź, please. Wprowadzamy obowiązkową służbę wojskową? W tej chwili nie. To wynika jasno z mojej wypowiedzi. Wynika jasno, ale czasami lepiej powiedzieć tak, nie i już. Panie pośle, dobrze, in vitro. Dwie sprawy. Po pierwsze, czy powinna być ustawa regulująca in vitro? W mojej ocenie powinna być, natomiast o jej szczegółach powinniśmy dyskutować i w tej chwili nie przedstawię, jakie powinny być jej szczegóły. Mhm. Czyli dopóki nie ma ustawy, czy procedury in vitro powinny być finansowane z budżetu, czy nie? W mojej ocenie nie powinny być. Czyli jak chcesz sobie zrobić in vitro, to płać sam. Budżet na to nie... budżet tego nie funduje, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Panie proszę, czy pan jest zwolennikiem kary śmierci? Tak prywatnie, ja wiem, że zaraz pan powie, że Unia i tak dalej. Ja pytam o pańskie poglądy osobiste. Jestem zwolennikiem dopuszczalności kary śmierci w przypadku najcięższych zbrodni, zdając sobie jednocześnie sprawę, że jesteśmy w tej chwili związani konwencjami międzynarodowymi, które uniemożliwiają jej przywrócenie i że mamy wymiar sprawiedliwości, któremu zasadniczo nie ufamy. Dlatego jest to raczej stanowisko, powiedziałbym, teoretyczne, ideowe niż praktyczne. Ja w tej chwili pana o poglądy, przy obecnym wymiarze sądownictwa
Nie uważam, że to jest potrzebne. Potrzebujemy raczej skrócenia terminów w sądach i udrożnienia sądów. Każdy, kto by się z panem nie zgodził, że powinny sądy... Czekamy na kogoś, kto zacznie to robić. Jak na razie żadna partia, która rządziła, nie spróbowała nawet. Jak to? Przypomnę, że my w programie... Zbigniew Ziobro nic innego nie robi, tylko próbuje. Zbigniew Ziobro zajmuje się udawaniem, że reformuje cokolwiek. Natomiast my w programie w 2019 roku przedstawialiśmy jedyni rozwiązania, które szły we właściwym kierunku. Dobra. Tylko proszę pozwolić. Inni mówili, sekundkę. Że się nie da. Mówiliśmy, ja chcę wrócić na sekundę do kary śmierci. Niech pan pozwoli tylko, żeby powiem, jakie rozwiązania. Przedstawiliśmy między innymi o tym, że trzeba wprowadzić elektroniczny obieg pism. Mówiono, nie da się. Po czym jak przyszła pandemia, nagle z dnia na dzień okazało, że da się. Da się wysłuchiwać świadków zdalnie, da się wysyłać e-mailem zaproszenia. Okazało, że da się. To, co my mówiliśmy, było racjonalne. Tylko to nikt nie chciał tego zrobić. Zgoda. Pełna zgoda. Trudno się z panem nie zgodzić w tej sprawie. Ale wrócę do kary śmierci, bo pan powiedział, proszę, że to jest pański pogląd osobisty. Ja tylko pytam, nie znaczy, ma pan... Ja myślę, że podzielamy go wszyscy w Konfederacji lub prawie wszyscy. Mhm. Przynajmniej wśród posłów. Natomiast wśród działaczy sympatyków na pewno mamy osoby, które są przeciwne. Katechizm Kościoła katolickiego i nauczanie, no, choćby Jana Pawła II, wam w tym nie przeszkadza. Mi osobiście nie. Czyli papież swoje, Krzysztof Bosak swoje. No, większość papieży miała pogląd taki jak ja, natomiast ostatni trzej papieże są przeciwnikami wykonywania kary śmierci. Ja również jestem przeciwnikiem wykonywania kary śmierci, jeżeli ktokolwiek jej nadużywa. Jest wiele państw na świecie, gdzie kara śmierci jest wykonywana na osobach niewinnych, gdzie nie ma praworządności. Nie ma państwach oczywiście kary śmierci nie powinno się wykonywać. Nie ma obowiązku zgadzać się z nauczaniem Kościoła, jeśli się pan w tej sprawie zmienia. Ja się zgadzam z nauczaniem Kościoła, natomiast ono jest wewnętrznie zróżnicowane. W tej sprawie się pan akurat nie zgadza. Zgadzam się, panie redaktorze. Natomiast myślę, że wywiad radiowy z politykiem nie jest miejscem na spór teologiczny, to jest miejsce raczej na konferencje etyczne. Dobrze, to niech pan... Wie pan dobrze, że katechizm został w tej sprawie poprawiony już po pierwszej wersji redakcyjnej. No dobrze, ale on obowiązuje i dlatego o tym... Nie, dla katolika wiążące jest magisterium Kościoła, a nie bieżąca wersja jednego z dokumentów. Czy katechizm nie obowiązuje? Mamy bardzo wiele katechizmów, panie redaktorze. Mamy wiele katechizmów. Katechizm jest dokumentem pomocniczym. To nie jest wykładnia... Sam pan powiedział, że to temat na... Ja tylko chciałem... Nie, no jak pan chce podyskutować, to jestem gotów. Nie, natomiast ja nie jestem pewien, czy naszych słuchaczy to interesuje. Ja chciałem poznać pański pogląd w sprawie kary śmierci. Pan go dobrze zna, dlatego pan o niego pyta. Nie, właściwie nie. Właśnie jestem przekonany, że tak. A właściwie tak naprawdę nie, bo pan mówi na przykład... no nie, przepraszam, po pierwsze, ludzie mają prawo do zmiany poglądów. Po drugie, nie ma w tym nic złego, że pan jest za karą śmierci. Ale uważam, że ludzie mają prawo mieć swoje poglądy, jakie chcą. Jestem także za ochroną granic i dla niektórych to jest kontrowersyjne, że Straż Graniczna nosi broń po to, żeby je czasami użyć. No wydaje mi się, że no tak. No to dla niektórych okazało to może się, być że w ostatnich dniach wywoła to jakąś kontrowersję, że nosi. A pan się wybiera na film Agnieszki Holland, Zielona Granica? Chyba niespecjalnie. Nie czuję się zachęcony przez recenzje i fragmenty, które są w internecie. Ja widziałem ten film, ale porozmawiałbym z panem, jak pan go widział, a poza tym nie jestem pewien, czy to jest odpowiednie miejsce. Ja chcę pana spytać o to, choć pewnie wiem, jak pan odpowie, no ale trudno, zaryzykuję pytanie o sondaże, które wam ostatnio spadają. Dzisiejszy sondaż United Service daje wam piąte miejsce z 9% poparciem. Mieliście w szczycie takim wakacyjnym, albo na początku wakacji 15%. Niepokoi to pana? Przede wszystkim trzeba analizować średnią sondażową. Średnia sondażowa nigdy nie była na poziomie 15%, choć te skrajne, wysokie odczyty jakoś tam cieszą. Cieszy przede wszystkim wyprzedzenie Lewicy i tak zwanej trzeciej drogi, czyli koalicji PSL-u i Szymona Hołowni. Walczymy o to, żeby być trzecią siłą w tych wyborach. I mamy przed sobą 3,5 tygodnia, liczymy na to, że to się uda. No właśnie, chciałem pana spytać, jaki wynik będzie? Spadek średniej sondażowej, z tego co widziałem, ostatnie wyniki były do około 11 punktów procentowych. To jest ciągle bardzo dobry wynik. No właśnie, chciałem spytać, który wynik będzie sukcesem? Myślę, że wynik wprowadzenie kilkudziesięciu posłów będzie sukcesem. Kilkudziesięciu? Kilkudziesięciu, to tak. Co to jest kilkadziesiąt? Powyżej 20 to jest już kilkadziesiąt? Między 30 a 50 to jest kilkadziesiąt. Okay. Czyli średnio jeden poseł z każdego okręgu wyborczego to będzie naprawdę sukces, bo w ostatnich wyborach wprowadziliśmy 11 posłów. I liczymy na to, że będziemy mieć dobrą, mocną ekipę, w oparciu o którą rozwiniemy przez następne kilka lat prawdziwą, normalną, zdroworozsądkową prawicę w Polsce. Nie to coś, co w tej chwili udaje prawicę, a jest jakimś rządem realizującym program lewicowo-prounijny, odgrywającym spektakl hipokryzji przed społeczeństwem. Wycofuję się ze sformułowania długi marsz, bo zaraz się okaże, że... Ja myślę, że może być krótki marsz, panie redaktorze, i zaraz się może okazać, że będziemy mieć kolejne długi marsz ludziom, którzy znają historię, może się źle kojarzyć, więc wycofuję się z tego. Chodzi mi
mi... No dobrze, ale pan myśli na przykład, że następne wybory mogą być znacznie wcześniej niż za 4 lata? Myślę, że mogą być. A to dlatego, że nikt nie stworzy większości, a wy nie wejdziecie do żadnego rządu? To jest jeden z możliwych wariantów. Ale są też możliwe inne, na przykład, że rząd, który powstanie złożony z centrolewicowej opozycji, będzie bezradny, bo będzie blokowany wetem prezydenta i wieloma instytucjami konstytucyjnymi, które zostały przyjęte przez PiS, i będziemy mieli rok albo dwa szarpania się, po czym przyspieszone wybory. To też jest możliwe. Wszystko jest możliwe, zobaczymy zresztą. Możliwe jest też rząd PiS-u, który bardzo szybko straci większość, bo się będzie opierał na jakichś posłach kupionych za stanowisko. Albo rząd Konfederacji, jak w końcu się okaże, że sondaże kłamały i będziecie mieli jednak... To inne partie musiałyby się przekonać do naszych proobywatelskich i racjonalnych gospodarczych postulatów programowych, a na razie na to się nie zanosi, bo wszystkie inne partie, i o tym uważam, że należy porozmawiać, prezentują program idący w kompletnie odwrotnym kierunku niż Konfederacja. Jest pan jedynką na liście Konfederacji w Białymstoku? Tak. No, rozumiem, że pewnie już zdążył pan być w Białymstoku, skoro pan... Nawet w ostatnią niedzielę i poniedziałek. Skoro pan stamtąd... Ten poniedziałek interweniowałem w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w sprawie afery wizowej i spędziłem prawie 2 godziny na bardzo owocnej rozmowie z urzędnikami zajmującymi się właśnie kwestiami pobytowymi, pracą z cudzoziemcami. Numerem jeden na liście trzeciej drogi jestem Szymon Hołownia, urodzony białostoczanin. Chce pan z nim wygrać ten wyścig? Powiem tak. Może debatę chcę pozyskać. Debatę z Szymonem Hołownią się nie boję. Wydaje mi się, że do tego momentu Szymon Hołownia unika spotkań ze mną w mediach, bo wiem, że dziennikarze kilkukrotnie próbowali nas zestawiać. Być może nawet dzisiaj po południu będę brał udział w debacie gospodarczej Newsweeka. Być może się spotkamy nawet dzisiaj po południu. Zobaczymy. Jak nie, to kolejne debaty w poniedziałek i w przyszłym tygodniu. Jestem gotowy do debat. Ale natomiast, pytam o walkę z Hołownią na jego terenie, wie pan. Natomiast przede wszystkim głównym rywalem dla nas jest PiS i Platforma. To są partie, które trzeba polskiej polityce marginalizować, bo to są partie szkodliwe, podobne do siebie w stylu uprawiania polityki, podobne do siebie programowo, wbrew temu, co się w mediach przedstawia. Zgadzające się w kwestiach polityki unijnej, w kwestiach polityki gospodarczej. Ale oczywiście. Panie pośle. Panie redaktorze, i PiS i Platforma popierają Fit for 55, prawda? Ostatnie pytanie. I PiS i Platforma popierają stworzenie eurodługu i eurodatków. I PiS i Platforma popierają klimatyczną politykę i Europejski Zielony Ład. Ucieszy się pan, jak spotka Romana Giertycha w Sejmie? Znów po latach? Pożegnaliście się w 2007 roku. W Sejmie się pożegnaliście, nie wiem, czy panowie później... Jestem ciekaw, jaki on będzie program realizował po wejściu do Sejmu, dlatego że mi się wydaje, że średnio pasuje do Platformy, która poszła bardzo mocno w lewo. No ale właśnie, wierzy pan w to, że Roman Giertych będzie głosował za wolną aborcją, tak jak chciałby Donald Tusk? Nie wierzę w to. Czyli musi ich okłamywać, albo pan nie zna nowego Giertycha. Czytałem, to jego stanowisko było napisane w sposób właściwy dla prawników. Nie to, tylko tyle powiem. Ale to prawda, pełna zgoda. Roman Giertych tak to napisał, żeby nic nie powiedzieć w tej sprawie. Znaczy, moim zdaniem nie wprost wynikało, że poglądów nie zmienił i że deklaruje lojalność tak długo, jak będzie z nimi w klubie. Jeżeli przyjdzie do głosowania przepisów za zabijaniem dzieci, być może wyjdzie z klubu. Natomiast to jest, że tak powiem, wariant pozytywny. Pan utrzymuje z nim jakiekolwiek kontakty? Od wielolatnie. Bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Do zobaczenia, kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję bardzo.